Proszę widzu, zostaw suba, bo ja bym chciał te 200 tysięcy wbić dzisiaj. Aktualnie na kanale jest 198 900 subskrypcji, co oznacza, że brakuje nam już 1100 subskrypcji, a chciałbym zauważyć, że w ciągu ostatnich dwóch dni właśnie po 1100 subskrypcji dziennie dostawaliśmy, więc wydawałoby się, że to nie będzie nic trudnego. Ale czy jednak widzowie dadzą radę i biją 200 tysięcy dzisiejszego dnia, czy jednak nie? No to się wszystko okaże tak naprawdę dzisiaj. Ja zobaczę, będę wieczorem sobie obserwować, więc możecie wbić coś na mojego Instagrama, żeby być na bieżąco i widzieć, czy zobaczyłem to. Bo ja już tutaj, ja na przykład na ekranie obok mam odpalone i o, suba teraz dostałem na przykład. Więc będzie mi bardzo miło, jak zostawisz subskrypcję, kochany widzu, ponieważ jeżeli ty zostawiasz subskrypcję, to ja szybciej wbiję 200 tysięcy, a jak wbiję 200 tysięcy, to szczerze nie wydarzy się totalnie nic. Szczerze, myślałem nad takim specjalem, myślałem nad nagraniem nuty, ale sytuacja jest taka, że tak szybko wbijali się te subskrypcje, że totalnie jakby nie miałem czasu na to, żeby jakąkolwiek nutę nagrać. Niestety żadnego specjalu przygotowanego nie mam, ale po prostu będę wam wdzięczny i obiecuję wam, że czymś po prostu wam zagwarantuję, że ten special będzie coś a la special, wiecie, w sensie coś zrobię, obiecuję, dobra? Ale to jakby nie wiem jeszcze co. W każdym razie w dzisiejszym odcinku jesteśmy tak jak każdego, prawda, cudownego dnia, tutaj, prawda, na tym kanale jesteśmy na Parionowie i ja tutaj, prawda, w sumie nie w moim, tylko w domku u Dave'a, w moim pokoju, w domku Dave'a, który, no nie jest jakoś tutaj urządzony, ale czego ja tam potrzebuję więcej do szczęścia, rozpoczynam, prawda, ten przecudowny film. Z tym, że dzisiaj mam pewien plan. Dzisiaj chciałbym pójść przeszukać tamto miejsce, w którym byłem uwięziony. Dlaczego? Ponieważ tamto miejsce zaczęło się bardzo prężnie rozwijać, w sensie prężnie, może nie, że prężnie zaczęło się rozwijać, ale wiem po prostu, że oni tam działają, wiem, że tam mieszkają, wiem, że tam mieszka Milki, mieszka tam Panionka, mieszka tam Yeti i nie wierzę w to, że po takim czasie, odkąd ja stamtąd uciekłem, nic tam się nowego nie pojawiło, po prostu w to nie wierzę. Wydaje mi się, że są tam na pewno jakieś rzeczy typu, jakby to powiedzieć, że coś tam będzie poukrywane po prostu, nie? Jakieś... Nawet nie wiem co, no magazyny, jakieś skrzynki, może się dowiemy czegoś nowego. No i taki jest plan na dzisiejszy dzień, więc ja już tutaj się przygotowywałem do tego wszystkiego. Ja zakładam sobie elytrę, muszę jeszcze skoczyć sobie tutaj do tego mojego tosta po podkę na niewidzialność, z tego powodu, że musimy mieć po prostu coś na wszelki wypadek, jakby ktoś wszedł na serwer, bo aktualnie jestem sam, więc nie, więc na chillku możemy tam na spokojnie wchodzić, ale jakby ktoś wszedł, to jednak lepiej być zabezpieczonym i tą potę na niewidzialność wypić, żeby nie było przypału po prostu, wiecie o co chodzi. Dobra, gdzie ja te poty miałem? Tu. Czy mi naprawdę została ostatnia pota na niewidzialność? O kurczę, no dobra. No dobra, musimy to zaakceptować, będę musiał w takim razie dorobić. Ja nie wiedziałem, że ja tak szybko je pozużywałem. No nieważne, no dobra, no niech będzie. Chociaż czekajcie, ja nie wiem czy ja przypadkiem tych potek nie dałem do tej skrzyni tutaj pod mapą? Tak mi się wydaje, że no dokładnie, no nie, no dobra, na chillu, wezmę sobie też jedno złote jabłko na wszelki wypadek, jakby trzeba było zjeść jakieś, żeby się szybko wyleczyć. No i co, i lecimy tam w takim razie, jesteśmy do wszystkiego przygotowani, nie biorę zbroi z tego powodu, że nie mam zamiaru się bić w ogóle, nie, więc jakby jeżeli ktoś nawet wejdzie na serwer, to ja po prostu zakładam, jak to się nazywa, zakładam ten piję potę na niewidzialność i po cichaczu stamtąd wychodzimy. I teraz zastanawiam się, jak tam wejść, czy tym głównym wejściem od góry, czy tym od dołu, ale chyba zostanę przy tym, żeby wchodzić tym wejściem od dołu, z tego powodu, że troszkę niebezpiecznie będzie wchodzić od góry, mi się wydaje. O, tutaj jest zejście, ale ja przełączyłem to i tutaj trzeba tędy wejść. Chociaż, kurczę, sprawdziłbym, jak to tam wygląda teraz od przodu. Kurczę, czekajcie, gdzie to było to wejście? Już się pogubiłem, tam to było. Nie, no dobra, wejdźmy tędy. Tutaj jest, tak wiecie, bezpiecznie, znam teren. Wow, ale jazda. O, kurczę, myślałem, jakbym tutaj doleciał do krawędzi, to bym to skręcił i znowu bym użył tego, żeby dolecieć na sam koniec. Ej, co tam jest? A, dobra, ja to postawiłem, dobra. Bez strachu widzowie, nie ma problemu. Ja patrzę na drugi ekran, dostaję ciągle subskrypcję. Jak zaczynałem odcinek, było 198 903 chyba, czy 4, a mamy 198 912, więc ciągle subskrybujecie, ciągle są nowi subskrybenci. Dziękuję wam bardzo za to, widzowie. Ponieważ, no, wiecie, teraz tak cisnę z tym, ponieważ chciałbym... O, dwie subskrypcje teraz zostałem naraz, niesamowite. Cisnę z tym dlatego, że chciałbym po prostu te 200 tysięcy wbić jak najszybciej, a już jesteśmy naprawdę na finiszu, no, że tak ujmę, no, po prostu końcówka. Końcówka, prawda, paraolimpiady, zwaną, prawda, YouTube'em. Więc po prostu proszę o tą subskrypcję po to, żeby to po prostu jak najszybciej wbić, bo po prostu chciałbym
wbić te 200 tysięcy, a później już was nie będę męczył. Te znaczy i tak będę, ale mniej. Dobra, jesteśmy w środku. Tutaj znowu. Tutaj ostatnio ja trollowałem tym... O, naprawili to, patrzcie, naprawili to. Coś im tu zależy strasznie na tym, żeby to naprawiać. Tutaj TNT ostatnio wysadziłem. Bardzo mi się nie podoba tutaj to miejsce. Ja na całe szczęście już nie jestem uwięziony, nie jestem osłabiony, więc mogę tu normalnie wszystko rozwalać na całe szczęście. Ale dobra, czy tutaj jest coś... Wiecie co chciałem sprawdzić? Chciałem sprawdzić tutaj na dole. Pamiętacie to przejście tutaj, czy coś tu się pojawiło nowego? Drabina się pojawiła, tu nie było tej drabiny, ale to chyba po to, żeby wychodzić sobie po prostu, więc zobaczmy, co tutaj się kryje. Zombie tu jest, siema wariacie. O, nie ma strzały! Ojej, ojej. Dobra, to normalnie cię pokonam w takim razie. Nie chcę tego mięsa, dobra, co jest w tej skrzynce? A, dobra, tutaj to co było. Nic tu się w sumie takiego nie zmieniło, no dalej jest tutaj tak samo beznadziejnie jak było, czyli z tego miejsca nic oni totalnie nie robią. Wow! Ja dobra, myślałem, że tutaj jest ta, lawa. Ale się wystraszyłem, ale się wystraszyłem. Bo ja tak wskoczyłem na to, dobra, muszę uważać, zapamiętać sobie, jak wygląda sypki śnieg, żeby się już nie nabrać na to nigdy więcej, bo tu takich płatek może być więcej. Wychodzimy na górę, ponieważ musimy sprawdzić, co jest takiego tam na górze. Pamiętacie, tam były takie pokoje i wydaje mi się, że tam w skrzynkach, tam mogą być jakieś poukrywane rzeczy też. I to wszystko przydałoby się oczywiście znaleźć. Chcę się znaleźć, po prostu zbadać, czy coś to... O, czekajcie, zamknę to, żeby nie było, że tutaj ktoś był, bo zapomniałem już o tym. Ściągnę sobie elytrę, żeby mnie na razie nie trollowała tutaj, tym, że jak skaczę, to mnie tak, jak dwukrotnie kliknę spację, to zaczynam lecieć, mimo że nie chcę. Dobra, czy tutaj coś się kryje? Czy tutaj są jakieś przejścia? Czy coś tu się pojawiło nowego? Nic tutaj nie widzę, czyli tutaj jakby bez zmian totalnie. Strasznie tu jest tak smutno, nie? Nie wiem, tak jak, znaczy może to też mam takie wrażenie przez to, że tu uwięziony byłem, ale jest tutaj tak, tak, a dziwnie tu jest po prostu. Dobra, jesteśmy tutaj, myk, myk, zróbmy sobie tak, żebyśmy mieli szybką drogę ucieczki w razie czego. Chociaż ja to jestem w stanie szybko kliknąć, bo, o kurczę, tu, myk, pyk, no to jestem w stanie szybko kliknąć, dobra. Sprawdźmy tutaj, jak to wygląda, jak wygląda sytuacja. Jesteśmy tutaj, czy tutaj coś, o, tutaj coś jest. Halo? Czy tutaj coś jest? Czekajcie, rozwalę to, bo mam Silk Toucha. Nie, chyba nie, chyba tutaj jednak nic nie ma. Jest tutaj na luzie. Tutaj też nic, tu nic. Naprawdę nie ma żadnych skrzynek tutaj? Tu coś pod tym nie ma. Dobra, no to czekajcie, tu nie ma. Sprawdźmy, przejdźmy jakiś inny. O, to, tu są skrzynki na przykład. Dobra, 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 teraz tak. Kradniemy czy nie kradniemy? Ja, dobra, na razie zostawiam, to jeszcze się zastanowię. Ale, no, jest tutaj potencjał do kradzieży, tak powiem. O, jest książka jakaś. Umowa Sojusz, Yeti, X-Milki, X-Palion? Niefajnych chłopaków z Palionowa, podpis Palionki, Palionka, podpis Milki, Milki. Ale czemu Palion? A, czy to miało być... Yeti Palion K chyba nie dopisali. No tak, bo tu chodzi o... Dobra, czyli to chodzi o Palionkę. Okej, rozumiem, rozumiem. A tu jest kolejna książka. Plan zabić Szczypsona, zabić Paliona, zabić... Co? Tu się dowiaduje jakich rzeczy. Ja nie wiem, czy ja tego nie powinienem zabrać. Ej, czy bierzemy to? Przydałoby się chyba zabrać takie rzeczy. Jako dowód, nie? Czy coś takiego. Czekajcie. O nie, jaki tu był obraz, jaki tu był obraz, kliknę, o dobra, chyba ten był, tak mi się kojarzy. Dobra, przejrzyjmy tutaj, czy tu jest jakaś książka jakaś, bo przydałoby się mieć książkę. Co to jest za miecz? Co to jest za miecz? Nie, 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 oni są tak uzbrojeni, ja nie mogę chyba na to pozwolić. Nie wiem, piszcie mi, co mam z tym zrobić, czy ja to mam przyjść tu spalić, tu patrzę, ile tych rzeczy mają. Ja nie mogę, co jest grane. A tu? Tu znowu jakieś rzeczy, to są jakieś itemy od Palionki pewnie, albo to od Milki pewnie jest. Dobra, to tutaj, kurczę, wiecie co, boję się, tu było przejście kiedyś. Zamurowane? A nie, jest. Dobra, tu jest jakby gaming room, coś takiego, ta? Dobra, no nie wiem, nieważne, w każdym razie, dobra, wyjdźmy stąd, to nie jest ważne. Ja się zastanawiam bardzo nad, no muszę zrobić kopię tych książek, muszę tu jakąś książkę zostawić, ale ja nie mam książki żadnej. Niestety nie zabrałem sobie ze sobą żadnej książki, a ja powinienem zabrać, przecież ja mam tą, kurczę, ja mam tą, wiecie co ja mam. Dobra, na razie to tu zostawiam, bo no nie mogę nad ryzykować, ale ja tego dziennika swojego nie zabrałem. Kurczę, jaka szkoda. Dobra, sprawdźmy tutaj, jak wygląda sytuacja, tutaj nic, no i tu jest tu jest coś. Okej. Tego nie było, tego nie było, widzowie, tego nie było zdecydowanie. Okej.
To jest podejrzane, to jest podejrzane, tego tutaj nie było. Ale wiecie, co bym chciał zrobić na szybko? Wyjść tutaj po prostu na samą górę, wyjść z tego budynku i po prostu spróbować, znaczy zalecieć do Palionowa na szybko, żeby zabrać sobie tą moją książkę z tym... Co jest? Nie mogę tędy przejść. Zabrać... Kurczę, co to jest za wyjście w ogóle? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dobra. O, patrzcie, zwróćcie na to uwagę, tu jest... Słyszę lawę. Oho. Oho. Nie ze mną te numery. Nie ze mną te numery. Dobra, dobra, dobrze, że to zauważyłem. Dobra, lecimy szybko do Palionowo. Jestem sam dalej na serwerze, więc na luzie. Możemy polecieć, ja po prostu zabiorę ten swój dziennik i tutaj wrócę na szybko, żeby po prostu skopiować te wiadomości, co? Wiecie, o co chodzi? Bo to musimy mieć ze sobą, musimy mieć dowód na to po prostu, więc musimy to skopiować. A jako, że mamy litrę, jesteśmy w stanie szybko się przemieszczać, no to po prostu przemieścimy się i zabierzemy ten dziennik. Tylko pytanie, czy ten dziennik jest tu? Nie widzę tu książki żadnej, nie widzę. Żeby mi nie umknęło, na pewno tu nie ma książki. Dobra, na pewno tu nie ma książki. Lecimy w takim razie do Tosta, bo tam w takim razie jest ta książka. Bo gdzieś ją po prostu zostawiłem, ale nawet nie wiem gdzie, szczerze. No musi tu być, no jak tu nie będzie, to nie wiem gdzie ją zostawiłem. Nie no, na bank tu musi być, no już kurczę. Nie, a właśnie, nie pokazałem wam jednej rzeczy, dobrze, ja tu przyszedłem nawet. Jest tutaj ta książka, jest ten nasz dziennik. Patrzcie. A, nie tak. Kurczę, muszę zabrać rękę. O, tutaj. Dorobiłem więzienia dwa. Dorobiłem. Pomyślałem, że wiecie, miało to być gdzieś indziej, miało to być gdzieś dalej, ale uznałem, że a nie chcę gadania ze sobą, niech znają łaskę. Tu jest jakieś małe pomieszczenie, tu jest troszkę większe pomieszczenie, a tu jest największe pomieszczenie. Więc nie wiem dla kogo co będzie, to jeszcze się zastanowię, ale na razie tyle chciałem wam pokazać, że to dorobiłem. Dobra, ale to nieważne, bo ja na tym się miałem skupić dzisiaj. Ja muszę, a wiecie co jeszcze bym zrobił? Patrzcie, bo ja tu nie mam w ogóle nazwanego tego. Dziennik Tosta bym to nazwał. Dziennik Tosta. Tak to nazwiemy, okej, żebym wiedział, żeby mi się ta książka z niczym nie pomyliła. Bo jakby mi się pomyliła i ja bym, nie wiem, ją wyrzucił czy coś, to po prostu bym się popłakał chyba, nie? Dobra, przejdźmy tu. Nie no, ta baza jest najlepszą bazą, jaką zrobiłem dotychczas. Dobra, lecimy w takim razie tam znowu, żeby skopiować te wiadomości, bo fajnie by było mieć ich kopię. Dobra, szybko tam. Dobra, to już jest... Jejku, jak to strasznie wygląda. To wygląda jak jakaś stacja taka badawcza na jakimś, nie wiem, na Antarktydzie czy gdzieś na jakimś, nie wiem, na jakimś biegunie północnym. Nie wiem, o kurczę, zapomniałem o tym. Prawie tam wpadłem, ojeny, dobra. Teraz tak, nie mam wody. Właśnie, czekajcie, kurczę, żebym tu nie wpadł. Chciałem tutaj zeskoczyć tam na dół całkowicie, ale nie mam wody. O, dobra, prawie spadło mi się znowu. Tutaj, ale dobra, tutaj spróbujmy. Dobra, dałoby się tutaj tak iść tak speedrunem jakimś. O, tu musimy iść, dobra, tu... A nie, najpierw te książki skopiować. Bo tam jeszcze nie sprawdziłem skrzynek, a tam widziałem, że ich jest sporo. Ale w pierwszej kolejności trzeba tak. Ctrl C. Dobra, odkładamy tą książkę. I teraz tutaj do dziennika Tosta dopisujemy dzień 8. Włamanie do bazy Yetiego i przeszukanie skrzyni. Tak to nazwiemy i po prostu zrobię coś takiego, że następna strona, robimy coś takiego, o, myk, i tu teraz Ctrl V i tutaj musimy dać jeszcze jedną, czyli tą książkę, ok, kopia, Ctrl C, dobra, skopiowaliśmy, ok, myk i mamy skopiowane, dobra. Mega, mamy kopię tego, wiemy już co tutaj jakby się kryje, ale teraz musimy pójść na górę i zobaczyć jeszcze to miejsce przeszukać, bo tego miejsca nie przeszukałem, tu coś może być, tu są jakieś drzwi podejrzane. Okej, do nikąd nie prowadzi. Nie wiem, dobra, do nikąd nie prowadzą. Tu nic nie ma, jest enchant, to nas nie interesuje. Tu jakieś craftingi i skrzynie, o kurczę, teraz te skrzynie przeszukiwać i ja nie mogę. Nie, no tu coś będzie? Wydaje mi się, że to są puste skrzynie, że to dopiero powstało, wiecie o co chodzi? O, tu chyba nic nie będzie, tak mi się wydaje. Dobra, tu nie. Tu też nie. Tu nie. Mignęło mi, myślałem, że to stone na początku, ale tu coś jest. To była dźwignia. O kurcze! Nie! Jak ukryte w ogóle, co jest?
Nie, no dobra, to jest dobre, dobrze ukryte. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest. Okej, okay, tu mamy jakieś skrzynki, też są puste. To też dopiero powstało. Tu nic nie ma. I tu jest jakiś... Dokąd to prowadzi? Nie wiem totalnie, co to jest za kolejka i dokąd ona prowadzi, ale podejrzane, podejrzane mega, podejrzane to jest, że to tutaj jest. Tu jest jakiś przycisk, nie wiem, co on robi w ogóle, dobra, nieważne. No, mega dziwne miejsce w każdym razie, więc... Przecież tu nie było tej skrzynki, co jest grane? Dobra, jest książka jakaś, ja nie mogę, to teraz przyjechało? To teraz przyjechało? Nie wiem, widzowie, co mam robić, dobra, no czytamy tą książkę, zobaczmy, co tutaj jest. Oj. Panie Yeti, znalazłam Szczypsona. Wiem, że mnie zamieszkał w żabim domu u Dave'a. Jesteśmy gotowe go złapać. Czekamy na rozkaz? Co? Nie, no sam jestem na serwerze. Ojeny, dobra, czekajcie, musimy zrobić tak. Musimy to skopiować też, musimy to skopiować. Ctrl C i tu, myk. Ctrl V, dobra, mamy dowód. Odkładamy to w takim razie. Chociaż nie wiem, czy tego... Czekajcie, a może lepiej by zmienić tutaj coś, napisać, że jednak, że jestem gdzieś indziej. Chociaż o to i tak dotrą prędzej czy później, a tylko się dowiedzą, że tu byłem. To nie. Dobra, zostawiamy to. Na razie, albo wiecie co, zrobię tak, chociaż tak strolujmy to. Myk. Niech se to leci, już tutaj nigdy nie wraca. I w ten sposób mamy, że tak powiem, spokój. Dobra, zamknijmy to. Ale dobra, w każdym razie wiedzą o tym, że mieszkam u Dave'a, co nie jest dobrą informacją, to jest bardzo zła informacja. Więc w tym momencie musimy się totalnie wyprowadzić od Dave'a. Nie możemy już tam być ani chwili dłużej, ponieważ jeżeli tam będziemy, no to jest po prostu... To jest lipa. To mnie mogą znaleźć w każdej chwili, mogą mnie znowu złapać tutaj, zamknąć. Ja nie chcę tego bardzo, więc ja w tym momencie robię tak. Robimy tak, wylatujemy stąd i wracamy z powrotem na Palionowo po to, żeby się wynieść po prostu z domku Dave'a i lecimy zamieszkać, no nie wiem, po prostu musimy się przenieść do tego Tosta, do tej bazy. O tej bazie nie wiedzą, póki co, więc póki co możemy się tam czuć bezpiecznie i mam nadzieję, że... Znaczy, wiecie co, przydałoby się zrobić tak, żebym tam mógł... Wiem, gdzie mogę wchodzić, dobra, inaczej to zrobimy, wiecie co? Muszę przestać teraz wchodzić do tej bazy przez to wejście, które jest zrobione w tym Toście. O nie, ja mam tutaj tyle rzeczy. O nie. Dobra, musimy zrobić tak, musimy zrobić na dwie rundy. Jeszcze teraz będę musiał przejść normalnie teraz tutaj, ale następnym razem muszę wchodzić od strony laboratorium, wiecie o co chodzi. Bo tutaj, jak mnie ktoś zauważy, że tu wchodzę, to z bomby będą wiedzieć, że tutaj coś jest, nie? A tak nie może być. Dobra, odkładamy wszystko do skrzynek. No i teraz to się staje moim domem. No to łóżko nie. Dobra, odkładamy wszystko. Tu się da zrobić coś takiego? On jednak się nie da chyba wszystkiego za jednym razem przerzucić. Dobra, odkładamy totalnie wszystko odkładamy. Elytrę też tu odłożę i lecimy jeszcze z powrotem. Chociaż elytrę zostawię sobie, bo ja tam szybciej dolecę wtedy dzięki tej elytrze i to. Dobra, lecimy tam i zabieramy resztę itemów, które tam zostały. No nie, no tak mi się dobrze mieszkało u Dave'a w tym żabim domku, a teraz muszę się stamtąd wyprowadzać. Nie, no to jest przecież jakaś tragedia. O, dobra, udało mi się, dobra, bierzemy te rzeczy. Wszystko zabrałem. Lecimy się tam schować. No i teraz co? Teraz koniec wchodzenia do tego Tosta tym wejściem. Musi to zostać wejście awaryjne. Musimy teraz wchodzić tędy, tak żeby oni myśleli, że ja wchodzę po prostu do laboratorium, jakby ktoś mnie podglądał, nie? To nie zauważam, kiedy ja tutaj będę wchodzić i po prostu liczę na to, że tego nie zauważam nigdy. No i to jest jedyny sposób teraz na to, żeby przedostawać się do tej mojej bazy. Nie, no taka tragedia. Ja naprawdę liczyłem na to, że tej bazy nikt nie znajdzie, nie? W sensie, że nikt się nie zorientuje też, że mieszkam u Dave'a, że nikt nie będzie tam szukał. A okazuje się, że mnie tam znaleźli. No i to jest strasznie duży minus w tym momencie, tak mi się wydaje. Dobra, odłóżmy tu wszystkie te rzeczy. Brakło mi miejsca, więc odłóżmy tutaj. No i mamy wszystko odłożone. Możemy, że tak powiem, żyć spokojnie chyba z tym. Dobra, no w każdym razie to było tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. Jeszcze raz proszę was o zostawienie subskrypcji, żebyśmy wbili te 200 tysięcy. Z góry wam dziękuję oczywiście za to, że udało się je wbić, bo domyślam się, że się uda. No i co? Trzymajcie się, widzimy się jutro. Pozdro, cześć. Pa, pa. Nie gram w grę, zrozumie.